Siema, 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 praca domowa. Pan Wojtas zadaje, pan profesor Wojtas zadaje, zadaje zadanie. Uwaga, będzie... Tak więc, drodzy uczniowie, e, nie, dobra, tak naprawdę, e, bez wogłupów, bez wogłupów, e, praca domowa. E, według mnie najlepszym, e, najlepszą pracą domową, jaką, jaką wykonasz, e, to jest wyszukanie sobie utworów, które chcesz zagrać. Najlepiej wyszukanie, nie takie, że ja sobie włączam YouTube'a, mega Drive, o, to jest fajne, to ok, to dobra, to też jest podejście, fajny riff, bardzo fajny riff, ale wyszukanie na przykład na Songsterze aplikacja czy strona online, którą można sobie włączyć piosenki, na Songsterze, czy ja Cię zachęcam do właśnie tego Tux Guitar czy Guitar Pro, wyszukanie pod tym kątem piosenek w stylu Lubię na przykład Metalikę. Mniej więcej wiem, który, oczywiście utwór bym chciał zagrać. To też no, ważne, żeby wiedzieć, który chcemy, włączamy go na w pliku Guitar, Guitar Pro, czy w Tux Gitar, lub jeszcze, jeszcze inny sposób. Wchodzimy na e, Ultimate Guitar Tabs, na przykład, jest taka strona albo 911 Tabs, e, gdzie jest baza tysięcy utworów. Musimy mieć rozszerzenie gtp, żeby było gtp Grażyna Tomasz Palant Gtp rozszerzenie, żeby było yy, I po prostu sobie wyszukamy, wyszukujemy Na przykład ściągamy, to jest takie pliki, ile on zajmuje 20, 20 yy, bajtów, 30 bajtów Takie pliki to mają naprawdę niedużo Nawet 11 bajtów mają po 5 bajtów, 40 bajtów yy, Czy tam kilobajtów Na pewno na, me, mega nie zajmuje, jednego mega nie zajmuje a jeden mega to teraz jest i tak mało, megabajt, więc powyżej, po, poniżej yy, no 40 bajtów, no kurde, no oczywiście też tak. Yy, więc sobie wyszukiwanie takich utworów z, z kapel, które po prostu, po prostu lubisz yy, i przeglądanie tych utworów. Przeglądanie wybranego jakiegoś riffu. Na przykład przesłuchujesz sobie, albo nawet, właśnie to jest najlepsze, nie znam utworu, ja tak bardzo często robię. Włączam jakąś kapelę w Gitar Pro, nie znam utworu, nie znam ich muzyki, ale przesłuchuję sobie kawałek. Do, oczywiście do dźwięku MIDI trzeba się przyzwyczaić, prawda, do tego, jaki wydaje się gitar pro i tu z gitar. Przesłuchuję sobie i zwracam uwagę właśnie na to, co mi się w ucho, na ucho trafi. O, to fajnie brzmi. I na przykład sobie wyciąć ten jeden riff. Jeżeli nie chcesz się całego utworu uczyć, wytnij sobie ten jeden riff. Zapamiętaj, że to jest riff yy, taki, a taki. Najlepiej jeszcze sobie wziąć, można zrobić, skopiować, wkleić do nowego pliku i, tutaj, i mieć wtedy sobie ulubione swoje riffy w konkretnych, yy, w, w plikach. Gitar pro, tu z gitar, prawda? Ja, ja często tak właśnie robię, że sobie wycinam jakieś, jakieś krótkie fragmenty, które mi zapadły w ucho, czy nawet robię nieraz osobne filmy na YouTube, gdzie biorę najfajniejszy riff, który moim zdaniem jest najfajniejszy z tej piosenki, Pyk. Hangar 18, biorę na przykład intro, zwrotka, nagrywam Pyk i to idzie w eter, bo to jest zarombisty motyw i bardzo fajny, więc. Ty też takie podejście sobie zrób, że po prostu chociażby wyszukiw wyszukiwać sobie jakichś riffów, zespołów, które y, nawet nie do końca musisz znać. Powiedzmy y, jakiś, nie wiem, ACDC i sobie przeglądam utwory ACDC, y, ściągam sobie z tego 911 Tabs czy Ultimate, y, ultimate Tabs, ściągamy sobie jakieś randomowe i przesłuchuję je, bo ja wiem, że można było zrobić tak, włączyć ACDC, full album na YouTubie. I się teraz zatopić. Słuchawki dogodamy. I słuchamy cały album. Ale tu nie o to chodzi. O słuchaniu muzyki sobie mówiliśmy wcześniej. Czy później będziemy sobie mówić, czy mówiliśmy wcześniej. Nieważne. O tym też jest mowa. Ale tutaj podchodzimy w sposób taki poznawczy do riffów. Poznawczy do. Power hordów, jakie używają też zespoły. Oczywiście te powerhordy, wiadomo, że to są, one są rozbudowywane. My mówiliśmy sobie o tych prostych wersjach w tych pierwszych lekcjach tego, tego, tego modułu. Yy, oczywiście, tak jak mówiłem, to jest dopiero początek. Te proste riffy, które graliśmy, to jest dopiero początek tej zabawy. To wypadałoby mieć osobny kurs, który mówi. Zresztą na pewno taki też będzie, więc też się zapraszam. Osobny kurs, który mówi na ten temat. Yy, ale właśnie ćwiczenie, właśnie w sposób taki. Poszukiwacza takiego, poszukiwa poszukiwacza riffów, poszukiwacza zespołów, bo yy, czasem można naprawdę bardzo fajne smaczki wyszukać, nawet nie znając zespołu. Po prostu jaki sobie. Na przykład nie znałem yy, jako Pastorius yy, zespołu gościa takiego, ale znalazłem go na yy, właśnie przeglądając Gitar Pro i mi się na przykład bardzo spodobało. Nie znałem na przykład zespołu Laku na Coil. Ale go y, przeszukując y, zasoby y, gitar pro Internetu i mojej bazy, znalazłem ten zespół i sobie się ich nauczyłem. Albo zespół The 69 Eyes. Yy, bardzo yy, bardzo fajny zespół. Też dopiero go poznałem, słuchając właśnie plików G Gitar Pro, i to jest według mnie bardzo fajny sposób. Bo to po prostu włączamy plik i od razu idzie nam muzyka i od razu widzimy, co tutaj się dzieje. A bardzo dużo, bardzo dużo dźwięków, bardzo się poruszają w poprzek gryfu i jest jakiś melodii dużo, no, to, to sobie darujmy. To przejdźmy sobie do fragmentu dalszego, albo znajdźmy w takim razie inny utwór i y, ja tak bardzo często robię oczywiście to nie jest jedyny sposób możesz w ogóle sobie olać takie szukanie y, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć że to wyszukiwanie utworów byłoby y, bardzo fajne ale żeby to było poza Twoim harmonogramem ćwiczeń, o którym sobie po, powiemy że to było poza, w, poza ćwiczeniami, które masz poświęcić na gitarę, na przykład masz poświęcić na gitarę godzinę czasu, to w tym czasie absolutnie nie szukaj utworów do nauczenia się. Ja bym tak sugerował, żeby nie uczyć, bo my będziemy mówić o włączaniu czasu, minutnika, stopera podczas, podczas harmonogramu ćwiczeń, a tutaj, żeby to uniknąć, żeby już mieć sobie przygotowany wcześniej parę utworów, które, o no, wyglądało mi, że będzie fajne, no to po prostu sobie gramy, albo lubię ten kawałek, ściągam sobie tabę i sobie i się go uczę, prawda? Te, te dwie wersje. Jeden na ślepaka, ale przeglądamy, na, nie znam, nie znając zespołu, przeglądamy jego utwory, i ściągam pliki Guitar Pro i właśnie sobie je przeglądam. Albo po prostu znam Metallica, bardzo fajny na Master of Puppets. To sobie ściągam wtedy od razu ten plik. To te dwie drogi poszukiwania utworów. No i oczywiście, standardowo jako zadanie domowe, przećwiczenie sobie jeszcze raz tych kawałków. Najlepiej, yy, najlepiej po prostu podejście także od pierwszego filmu tego modułu, czy od, drugiego, od drugiej lekcji, po kolei sobie jeszcze przesłuchać. Włączyć sobie do ćwiczeń codziennych granie tych kawałków. Z biegiem czasu zobaczę, że nauczysz się na pamięć tych utworów grać bez patrzenia na taby, bez patrzenia na nic. Więc dzięki za uwagę. Widzimy się już niedługo w następnym module. Cześć.